Boże, hej Kaziubeczku! Może i telewizor jest krzywo, ale nie tak jak twoja morda. Witaj w Indigo Park! Już mnie kochany, prawda? Jej, jesteś naszym pierwszym gościem od 2137 dni, 2 godzin, 1 minuty i 37 sekund. Gdzie moje maniery? Jestem Rambly, Rambly Shop. Shop, który nie demaskuje, ale też dużo gada. Pani Kasia powinna cię obsłużyć przy kona po lewej stronie. Ale czemu jej nie ma? A no tak, masowy pozew o podgląd i nagrywanie pracowników bez jej zgody. Jak to mówią samotni faceci, musisz obsłużyć się sam. Jezu, jaki pasztet! To znaczy, jestem Rambly, Rambly Shop i moim zadaniem jest upewnić się, że sprzedaż swoich danych osobowych przebiegnie pomyślnie. Pozwoli mi tylko dobrze cię zeskanować. Kurde, ja rozpoznaję twojej twarzy wśród wszystkich zdjęć dzieci, jakie narobiłem. Jesteś czasem za stary, aby bawić się w parku razem z dziećmi? Nie martw się, jest sobota, więc jest dzień kota, więc wykombinuję ci małą zniżkę, czyli wchodzisz za darmo. A za darmo to uczciwa cena. Może czasem w parku nie ma prądu, komputery się wieszają jak z Sayori, ale za to nic nie działa na baterie. Polubisz to miejsce. Ty, gościu, spier... kolejny chupier... dzieci prze... Czekaj. Sorcia, pomyliłem cię z okolicznym przedstawicielem mniejszości w naszym kraju. Czekaj, Zemuś. Prądu nie ma. Nie ma wejścia, ale masz forta. W ramach atrakcji poszukasz baterię do agregatu. Mówiłem, że będą niesamowite atrakcje? Mówiłem, więc miłej zabawy. Ach, mamy fioletowy jak William Afton generator prądu na zębatki. Na szczęście nie na baterię. Masz szczęście. Wydaje mi się, że chyba nie działa. Sorcia, podłączymy prąd i tak dalej, ale jestem jak twoja dziewczyna. Jedynie na ekranie. Skoro masz to w rękach, no to tu włóż. That's what she said. Okej, Mortko, witaj w Indigo Park. Masz tak charakterystyczny rej, że będę nazywał cię Mortką. Słodko, nie? Gdzie lecie? Makasę? 3000 dukatów, albo spadaj. Ewentualnie możesz kupić super fajną zwieraczkową opaskę. To przepustka do płatnych miejsc. A opaska łączy się z twoim kontem bankowym, pobiera należność i... Zaraz. Mordeczko. Ty przecież weszłeś tutaj z darmo. Powinieneś otrzymać opaskę, załatwić ją, tylko bądź tak miły i rusz tyłeczek do sklepiku z pamiątkami. Proszę bardzo, mordeczko, to twoja własna zwierzaczkowa opaska. Nie uwierzysz, że służy jako krokomierz, monitor serca i miernika stroju i stanu twojego konta. Dołączona umowa o RODO i zgoda marketingowa. Oho, a co to się stało się? Drzwi się tajemniczo zamknęły, no to czas spędzić razem na oglądaniu filmów niesamowicie przyrodniczych. O, to może zacznijmy od tego filmiku, gdzie facet i ten słoik pękł. Zaraz, mordeczko, nie musiałeś tego słuchać, masz opaskę. Zapłaść mi, ja cię przepuszczę. I tak się zarabia w Indigo Park, ale przyznaj, że film ze słoikiem ci się spodobał. Inaczej byś go nie wysłuchał do końca. Tak, wiem, trochę tutaj syf, ale za to nasz pociąg jest w męskim różowym kolorze. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg jednoosobowy ze stacji Rambly Railroad jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym, bo więcej ich nie mamy. Życzymy państwu przyjemnej podróży. Nie jesteś czasem trochę za stary na jazdę kolejką dla dzieci? Tak się pytam, bo wiesz. Wiesz, dlaczego kocham tę robotę? Bo dzieci nie mogą uciec z mojego pociągu. Bileciki do kontroli. Nie, no żartuję. Witaj na trasie kolejki, Mordko! Pociąg jest na węgiel, ale nie bój się, jesteś za duży na kolejkę i na to by cię wrzucić do pieca, bo niegrzeczne dzieci wrzucamy do pieca. Głowa do góry. O, słysz, to Molly Macau. Jestem Molly. Najlepsza kobieta pilot, jaką kiedykolwiek widziałeś. A, Molly, szkoda, że nie istnieje miłość międzygatunkowa. Mógłbym wlecieć twoje dwie fie... Rambly, deklunie przy dzieciach zboczeńcu. Patrz, jak robię beczkę. To taki trik. Ej, tylko nie wleć słońce, wariatko. Mamo, tato, wali ode mnie potem. Rozkładam ręce i jestem samolotem. O, jakiego masz fajnego kawalera na pokładzie. Może chciałbyś stać się pilotem? Dawaj, zapraszam cię do Rooftop Races. Zabawiłby się lepiej niż z Ramblejem. Molly, ty tak serio? O, Finley, chodź, szybko. Spierdolę, Rambly, na koniec łańcucha pokarmowego. Ej, czy znowu chodzi o te anime dziewczynki? Po pierwsze, to nie anime dziewczynki, a syrenki. A po drugie, pierdolę, Rambly. Znowu skupiłem kartę z kolekcji moich syrenek anime. Widziałeś ją gdzieś czasem? Wiesz co, w pociągu jej nie widzę, ale w końcu jesteś takim długim betonem. Może wpadać ci za bebech? Się szopię. O, przepraszam, gdzie moje maniery? Witam was, moi drodzy podróżnicy. Pokażę wam dzisiaj moją jaskinię i dam obejrzeć mój album. Mam nadzieję, że mnie odwiedzicie. Wielki wąż morski jest taki samotny i w twojej okolicy. Moja piwnica czeka na was. Nie możesz zobaczyć tego pytona w akcji, bo jest remont. Tak, to nie jest dobry pomysł.
Nawet o tym nie myśl. A teraz ruszamy. A któż to wjeżdża tym pedalskim pociągiem? A, hej, jak Leoś. Ty, chud słońcie. Nie zawstydzaj mnie tym pospolitym imieniem. Jestem najlepszym na świecie aktorem. Nazywam się Leonard Janusz Korwin Mencel Hołowniak Masielski Lech Wałęsa Leon. No, tak, cudownie, Kleoś, cudownie. O, oczywiście, że tak, jestem prawdziwą gwiazdą, a nie dobra, nie robicie ch***a. O, mordeczko, jak tam? Wiem, siedzenia wbiłeś się trochę w tyłek, ale to tylko jedna z ich zalet. Polubiłeś kogoś z moich kumpli? Oj, tam wystarczy, że nie lubisz ich, nie musisz. Szczególnie Leonard, Jan Kleosi, bo to chuj. Dalej, mordeczko, chodź. Te, morda, chodź tutaj. Sprawdź ten zajebisty kiosk. Masz trochę pamiątek, to na pewno pragniesz, bym ci o nich opowiedział. Ale zajebiste. Uwielbiam tę reklamę, puszczę ci. Raplay to shop. Figurce on. To figurce on. 100 zł mniej. Jak nie masz, to mniej. Jak więcej, to jesteś zamożny. Kup figurkę za 15 zł. Mordeczko, czemu grzebiesz w śmieciach? Gdzie to znalazłeś? Czemu uznałeś, że chcesz mi to mi pokazać w ogóle? Zabawka szpetna jak firy. Dzieciak, który się tym bawił, musiał mieć złe wspomnienia z wujkiem. Ej, mordeczko, oddawaj. Rumble Diaries dodaje nawet do rosołu. Kiedyś wyskoczę z prawdziwego świata i ci to zjem, obiecuję. No weź, przyjacielu, nie jest tego na moich oczach chociaż. Może jakoś dogadamy. O, ale plastikowe gówno swoją podobizną. Jak to mówią w pobliskim kebabie, im dłuższy kebab w naleśniku, tym mniej składników. Mordeczko, znowu grzebałeś w śmietniku, tak? Co następne, zużytego kondoma mi przyniesiesz? Dobrze, mordeczko. Wygląda na to, że ocalała część z mojego zniszczonego stroju. Ciekawe, co się z nim stało. O, znalazłem nagranie z kamer przemysłowych, ale zachowało się jedynie audio. Andrzeju, to na pewno jest bezpieczne? Płacą nam psi rów wtedy chory poje... Ta, ale strój się rozje... to zrobię. I tak stąd wypierdalam, a ty zawsze chciałeś to zrobić. Człowieku, to ty wypierdalasz, ja zostaję. No i jeden chuj. Powiesz, że to ja i wyjeba. No dobra, zróbmy to, Andrzej. Zawsze chciałem robić. Nic nie widziałeś, a dla pewności z kiosku wystaje dycha. Wow, złoty rambli. No dobra, pozłacony. No dobra, wzięliśmy pluszaka i myk go farbą na złoto potajności. Ty mordo, nie wiesz, jaka to limitowana edycja była i jak działała na ludzi. Matki z bąbelkami się biły o to, jak emeryci o karkę na święta. Cudowna pluszowa Molly. Zawsze była moją najlepszą przyjaciółką i... Zabawne, że robiłem akurat pluszaki w tej pozycji, czyż nie? O, to Firly. Jak wiesz, kolekcjonuję karty z anime dziewczynkami. Tak naprawdę to z syrenkami. Ale to nic złego, naprawdę. Serio. No, dobra, no być może trochę. Szczególnie jak się odpali z tym jego... Och, ciastu Monika, usiądź mi na mordzie! Mordeczko, czemu mi przynosisz same śmieci i to jeszcze z dna kosza? Jestem Rambli, Rambli Shop. Wow, magiczne szopie łóżka. Czyż nie są urocze? Na konwentach ludzie kupowali je jak szaleni, nawet faceci dzwonili jej dzwonkami na uszach. O nie! Wygląda na to, że tutaj nie masz dzwoneczków. Pewnie jakieś podrobione, albo jeszcze gorzej. Ktoś wyrzucił tutaj merch z banbanów. Mordeczko, przestań mi przynosić śmieci! Spierdol! Daj to dziecko, a będzie płakać. No patrz, chciałem być tu wszedł jak kepsik na gastro, a tu zamknięte. Parę lat temu pracował tutaj Andrzej i Dariusz na ochronie. Ale wiesz co, ja tam nie idę, bo jest tam ten ch**y Leon. Nawet nie mam w środku żadnego telewizorka, żeby cię podglądać. Ups. Wygadałem się. Ty wiesz co, mordeczko, poleć. I weź powiedz ochronie, by cię wpuścili, bo jedynie oni mogą otwierać, co im się podoba. Hej, mordeczko, wiesz, mam kamery nawet w toaletach, ale nie mam żadnej w teatrze przez tego chuja Leona. A, tak w ogóle możesz go tam spotkać, tylko się nie przestrasz, bo jakby to powiedzieć, dosłownie wszyscy jesteśmy prawdziwi. Zobaczysz, co mam na myśli. Mordeczko, witam w dupie i zapraszam. Chodź na lotnisko z samolotami. Dosłownie schodami w górę. Co prawda to gorsze od mojego zajebistego różowego pociągu, ale jako że mam pociąg do Molly, no to wiesz. Noż w dupę jeża i motyla noga po stokroć. Molly nie żartowała z tym skokiem w bok. To znaczy chodzi mi o samoloty, chodzi mi o samoloty. Ale nie przejmuj się, już dosłownie dzwonię do serwisantów. Tylko w systemie wystawia awarię, o. Kurde, napisałem rozwalona przez S. Mordeczko, jak się pisał standard? Przez T czy przez D? Kurna już by było, pieprzona autokorekta! Okej, mordeczko, w końcu się udało. Teraz zadzwonię, by ruszyli dupy do nas.
Przepraszamy, ale wybrany numer jest niedostępny. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału. A to cwaniacy telefon wyłączyli. Fakt, że mają rozładowanego, rozwalającego się smartfona pierwszej generacji, któremu wypada bateria przy położeniu na lat, no ale bez przesady, mogli go odebrać. Wiesz co, mordeczko, chodź w takim razie na inną atrakcję, do Molly Rooftop Places. Przy okazji przejdziemy się do serwisantów osobiście. A, tu jesteś, mordeczko, jak dobrze cię widzieć. Ej! Nie możesz tu wejść, to jest pokój dla jedynie upoważnionych osób. Ale w sumie mogę dać ci upoważnienie. A co mi tam? Uważaj na drzwi! Mordeczko, witaj w pokoju stróżów, mój nowy pracowniku. Jak widzisz, ten pokój jest bogato wyposażony w... Tak, dobrze, okej. Okay. Chyba nie przeliczymy faktu, że moja kochanka ma więcej dziur niż powinna. I że to serio była papuga taka... wyrośnięta. I właśnie odrąbało jej drzwiami łeb, więc... muszę być naprawdę szczery tym razem. Odwaliło nam jak zwierzętom. Molly zrobiła sobie labirynt dźwięków i zapachów, błędnych wskazówek i nieszczęścia. Labirynt bez wyjścia. Labirynt bez nagrody. A do ciebie, mój dzielny ochotniku, który jakimś cudem znalazłeś tę ofertę pracy nieprzeznaczoną dla ciebie. Chociaż zaplanowano na ciebie wyjście. Mam przeczucie, że to nie jest to, czego chcesz. Mam przeczucie, że jesteś dokładnie tam, gdzie chcesz być. Ja też zostaję. Jestem w pobliżu. To miejsce nie zostanie zapamiętane, a pamięć o wszystkim, co to zapoczątkowało, może wreszcie zacząć zanikać. Jak powinna zanikać agonia każdej tragedii. Ale nie przejmuj się, ja to Molly poskładam, bo to tylko odrąbana głowa. Nie wiem, czy słyszysz, ale teraz jak kurczak miota się po drugiej stronie drzwi. No, ale skoro jestem już aż taki szczery, to Jezu, przepraszam, że musisz się bawić w takim parku, który jest w takiej ruinie. Ruin. A dookoła biegają zbyt wielkie zwierzęta, które powinny być jednak w klatkach. Przepraszam, że marnuję cały twój cenny czas i zabawę i przepraszam bardzo za niedogodności, ale... Ma pomysł. Rozwalmy doszczętnie to miejsce. Mam dostęp wszędzie, gdzie tylko możliwe, ale... Głupio to zabrzmi, ale to jak ciasteczka na stole dla Ani, co nie ma rączek. No wiesz, nieosiągalne. No, ale jako, że masz ręce, jesteś w fizycznym świecie, weź stary mi pomóż zrównać to miejsce z ziemią. Będzie wciskać czerwone przyciski, kasować Windowsa. Ty to chyba lubisz. Wstawaj, samuraju. Mam robotę do zrobienia. Okej, mordeczko pracowniku, powinieneś przejść oficjalny kurs BHP. Jednak w naszym wypadku to zdecydowanie bezpieczeństwo hamuje pracę, dlatego masz go zdanego. Przynajmniej odrąbany łeb cię nie przestraszył, a co dopiero reszta? Atrakcji. Zobaczysz. Jak wyjdziesz, to skręć w lewo, pokażę ci coś powalonego. Dostajesz kompleksów, jak zobaczysz tak wielkiego pytona. Serio. A, w ogóle wiesz, mordeczko, że mój znak towarowy wygasł? Czyli mogę być kimkolwiek. Poczekaj chwilę. O, zdecydowanie lepiej. Tylko ten mój głos. Okej, mój drogi, obiecaj, że zgrasz mnie na pendrive'a, a potem wydasz na Steamie jako grę. Ja ją napiszę, tylko że zamknę ryj. Będę gadać tylko tekstem. Panie pracowniku, mordeczko! Ten pokój jest dostępny jedynie dla zarządu. Dla pana jest korytarz. Któregoś dnia, kto wie, może wejdziesz do pokoju dla zarządu. Ale na razie nie rób tego, bo psycha ci siądzie. Nie żartuję. Wow, mordeczko, patrz, kolejny duży pokój. Do zwiedzania. Zgodnie z obietnicą, pokażę ci ogromnego pytona. Ale nie mojego. Obiecaj, że nie będziesz pukać szybę. Oj, nie chciałbyś, by taki bydlak na ciebie spojrzał. Jestem Rumbly, Rumbly Shop! O nie! Pijana Molly rozbiła samolot i wleciała w drzewo! Ale nie powiem jakie, chyba domyślasz się, że była to brzoza. Gdzieś się wałęsa, muszę ją odnaleźć. Molly! Co się stało? O, tu jesteś! Rumbly, kochany. Rzeki przepłynęła, góry pokonała, samolotem leciała, na drzewie się zjebał. Wygląda na to, że opłacał się tutaj sadzić tę brzozę. Skuks! Kurpa skuks! Salem! Wiedziałem, że coś mi tu śmierdzi! Puszczaj ją! Sam się puszczaj, Rumbly! Molly jest już moja, a jej pociąg do napojów wyskakowych spowodował, że wypiła moją miksturę z magicznym proszkiem niewiadomego pochodzenia! Molly, nie pij! Ty, Pino, ona to już wypiła godzinę temu, to jest zwykła woda! Co? O nie! Ona będzie wściekła, że rozcięcza się alkohol we krwi! Rumbly, poznaj wściekłą i zirytowaną Molly McCall! Teraz żadna przyjaźń nie zatrzyma jej przed rozdarciem się na malutkie, jakże przepyszne kawałeczki. Rozniesie cię jak pójdzie na Iwana, jak partia własny kraj. Spoliwiera jak ten jeden łyk wódeczki za dużo. Żegnaj.
Oto chuj!